Siemanko widzowie, z tej strony Wojtek, witam was w kolejnym odcineczku i witam was w odcineczku z nowej serii, nowej może, no może nie nowej, witam was oczywiście w odcineczku z drugiego sezonu pewnej serii, która bardzo się wam chyba pogłupała, ponieważ pod wyświetleniami z tych wszystkich 15 czy tam 14 filmów było znać, że ta seria wam się podoba. Także dzisiaj lecimy, ponieważ witam was w drugim sezonie z serii Polski Rolnik z Zdziechowa. Dzisiaj przelecimy sobie tak szybko po maszynach, chcę wam pokazać te maszyny i zaczniemy sobie też żniwa. Także zaczynamy na szybko, taki domek. Mamy też taką wiatkę, tak szybko chcę po prostu zrobić to wszystko, żeby jeszcze dzisiaj sobie pokosić, bo już to jest trzecia próba nagrania tego odcinka. Bo przez mój prześwietny brat ruchem kolana zrzucił telefon i no to już jest do wyrzutu, także no. Mamy taką fajną oborę na świnie. Mamy oborę na krowy. Ja będę wchodził do wszystkich tych, pokazywał. Mamy też owijarkę, mamy bolko, mamy prasę. Takie dwie belki, dwie przyczepy. Jedna Autosan D35 i druga Autosan D35M. Tu ma 7200, a tu jest 5 ton. Janpol, Biarski i taki sieźniczek do kukurydzy. Bardzo fajna talerzóweczka. Beczkowóz. Jezus, wiesz co? Ja w 2 minuty tu jestem, a tak to byliśmy na 5 minucie. No nie brat? Nagrywania, jak byłem przy beczkowozie. Mamy tutaj taki fajny rozrzutniczek, bardzo fajny. Dobra. Idziemy chyba sobie teraz do głównej hali. Tam dadam, sezamie, otwórz się. Się otworzył? Siup. Mamy taką 30, bardzo fajną. Już możecie ją kojarzyć. Zgrabiereczka, przyczepa na słomę. Nie na słomę, tylko na te. Na siano. I na kiszonkę. Ogólnie ona ma takie tutaj białe tekstury, ponieważ na innej się nie dało znaleźć na LS-Porta, nie ma takich innych, a że ja nie umiem przerabiać modów, no to inaczej tego nie zrobię. Po prostu wapno było nią włożone. Mamy tutaj także bardzo fajny siewniczek i saria. Mamy palety z nasionami i mamy palety z nawozami. Mamy również taką fajną kosiarkę Agrometa oraz przestrząsarkę. Tutaj Zetor 5011. Z turem Ursus. Taki fajny, o. Dobra, idziemy dalej. Teraz idziemy sobie za stodołę, bardziej na drugą część. Mamy pług. Mamy bronę i to jest pług Unia. Tam nic nie stoi i tutaj mamy tak. Sadzarkę oraz taki kombajn. Tak. 3 minuty. Już odliczyłem wszystko? Tak, 3 minuty. 3 minuty. A tak to... 15, 5 razy więcej. No na każdej maszynie. Żniwa zrobię dzisiaj. Tak, no dzisiaj żniwa robię. Dzisiaj sobie zrobimy, widzowie, głównie żniwa. Tutaj się, kurde, jak widzicie, woda wszystko spływa, to tu się wszystko pozarywało i się błoto porobiło. Tu się błoto też porobiło. Dobra, no to co? Ja już chyba wyjadę sobie ciapkiem. Ja coś mam pomóc. Czy dziechą? Nie, znam radę jakoś. Dobra, wyjedziemy czydziechą, bo musimy ten wózek wyciągnąć, żeby w ogóle kombajnem wyjechać. Zobaczymy, czy ja w ogóle stamtąd wyjadę z tym wózkiem. Bo wjechać było łatwo. Ogólnie gram sobie na biegach. Niestety biegi, no wam wiecie, na plusie i minusie. Pyknie jedyneczka, dwójeczka. Oczywiście czwórka. Kurde. Ogólnie tu jest taki bardzo wysoki próg, że aż zerwało się. Ogólnie nie patrzcie na to, ponieważ chciałem, żeby tutaj było taki fajny spadek, wiecie, taki fajny spadek, że podjazd do stodoły, to jest wysoko ta stodoła stoi. Ale tak fajnie nie było, bo jak bizon stał tutaj, to wyglądał, jakby się zmieścił, ale jak już podjechałem bliżej, jak kabiną przyryłem, to dajcie, Panie Boże, żeby nie urwało, no nie? Dobra, cofniemy sobie. Ja zrobię przerwę, żeby sobie w ogóle wjechać. Wyjechać, bo coś czuję, że będzie ciężko wyjechać. I dobra, wyjechałem ogólnie bez większego problemu. Też znalazłem na ciapku stare ciastka, to se zim. Może nie stare, ale dobre. Dobra, że dobre.
One chyba kubanie były. Może. Ale dobre. Ale pojedziemy sobie dzisiaj kosić. Dokładnie pojedziemy sobie kosić rzepak. Zaraz wam pokażę, na które pole. Dobra. Tworzymy sobie oczywiście bramę. I pojedziemy sobie kosić rzepak na pole. Numero. No to pole. 98. Jest to dosyć mały kawałek. No i może się też jutro w następnym odcineczku weźmiemy za 96 i chyba dwa odcineczki, chyba ze żniwowania dwa odcineczki wam zrobię. Jeden taki długi, jeden taki krótszy. Ten będzie krótszy, a ten będzie jeden dłuższy. Dobra. Chyba musimy sobie zaprowadzić tam wózek. Nie patrzcie, że tu są, że tu czasami będą różowe błotniki. Pojedziemy sobie chyba ciapkiem. No, pojedziemy ciapkiem. Weźmiemy tą większą przyczepę i pojedziemy ciapkiem. Dobra. Odczepimy sobie tą z tyłu i lecimy. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czy można sobie włączyć automatyczne odczepianie i zaczepianie? Nie można. Kurde, szkoda. Dobra, lecimy widzowie ciapkiem, nie patrzymy tutaj. Tam jest gdzie się rozłożyć, także na spokojnie. Nie wiem, czy ruch drogowy jest włączony, czy wyłączony. Dobra. No i gasimy i lecimy widzowie do domku. Ogarnąć sobie tutaj bizonka. Zobaczymy, czy w ogóle odpali. Bo ja go, no nie testowałem go jeszcze, żeby odpalał. Pierwsze odpalenie po całym roku mimowania, także odpalamy. No na co nie ma czekać, na co? No na co czekać? Odpalił. Damy mu. Jedyneczka. Teraz trzeba chyba tylko przetestować, czy wyjadę, bo chyba w tamtym roku to jakoś żeśmy wyjechali, ale w tym... Znaczy wyjechali. Halo, kto tam? Otwórz tą kabinę. A, no wsiadaj. Masz tę natkę? Nie chcę. Daj mi ciastek, chłopie, głodny jestem. Ciastka mi się zjadł. Ciastka. Dzięki. A ja uciekam. No cześć. Trzymaj się. No trzymam. No i Bradek, widzicie, poszedł. Dobra, no to co widzowie, zapinamy sobie chyba wózek do bizona. Bo nie mam innego tutaj. O, wjechał samochód, także ruch drogowy jest włączony. Dobra, teraz trzeba jakoś tutaj w miarę sobie fajnie wyjechać. Kurde, też żebym tak niepotrzebnie, co żebym tak stanął tym wózkiem. Zrobimy inaczej. Cofniemy. I teraz wyjedziemy, no. Także dwa odcineczki ze żniw. Chyba w dwa odcinki nawet wszystko, co mamy, to sobie oblecimy. Żniwnie. Na razie sobie wyjedziemy jedyneczką, bo tutaj jest, kurde, ciasno dosyć. A nie. Nie, no kurde, luz jest z wyjazdem. Gorzej pewnie będzie z wjazdem. Najgorzej to będzie z wymijaniem się.
Gram sobie oczywiście na mapie z Dziechów. Według mnie mapa bardzo fajna na taką serię. Pasuje idealnie. Jak będziecie mieli czasem jakąś przycinkę, czasem jakieś lagi, no to nie patrzcie na to. Po prostu wiecie, jak to jest mieć kilkanaście modów, zaraz portal i trochę obiektów w jednym momencie poustawianych. Dobra, oczywiście odczepimy se wózeczek, odczepimy se hederek i będziemy tutaj chyba kosić na sieczkę, ponieważ no rzepak to raczej na sieczkę. Dobra, czy ja tutaj trafię do tego, zobaczymy. Szkoda, że nie ma moda, żeby móc sobie wstać. Że nie ma ten bizon takiej opcji, że można sobie wstać, tylko trzeba na siedząco. Ale w koszeniu już ma taką opcję, że wstajemy. Dobra, chyba nie będę kosił wcale poprzeczniaka, bo to jest akurat małe, a długie to pole. Znaczy wąskie, a długie. No to będą chyba dwa przejazdy i kawałeczek, no nie? Wyłącz. Ale zakładamy, siup. No i pasek, dobra. Jak widzicie, osłona sieczkarni tutaj obecna. Paski, jak tam chodzą? Chodzą wszystkie paski. Chodzą? Chodzą. Z drugiej strony jeszcze zobaczę. Przychylę trochę. Kurde. Tu coś stoi, ale to jest złot mocarni. Tu zaraz będzie chodził. Dobra, no to co widzę? Nie to. Zobaczymy, czy teraz chodzi pasek. No jo, teraz to wszystko i naruszyło. A to odbędę, no to. Oczywiście, że tak. Hederze wszystkie chodzą? Chodzą. No i tu wszystko chodzi. Dobra, możemy widzowie ruszać. Możemy ruszać w żniwa. Chyba taką miniaturkę wam strzelę, chociaż nie wiem jeszcze. Może będzie co innego. Dobra, no to co? Hop, siadamy. I lecimy, jedyneczka i lecimy. Chyba będzie rozrzucać tą sieczkę. Zaraz zobaczymy, jak trochę przejedziemy, czy zgubi, czy coś gubi. Jeszcze kawałek przejadę, zobaczymy, czy coś będzie gubił. Chyba nie będzie nic gubił. No też jest ustawiony chyba wiatr. Chyba dobrze, nie wiem. O, ja sobie troszeczkę do przodu się przesunę. Bo nie w końcu sobie zakupiłem fotel, także no. Teraz będą profesjonalne odcinki. Dobła. Bo ja mówię cały czas dobła. I się przyzwyczaiłem. Dobra. Dobra. Zostawimy sobie na chwilę. I zobaczymy, czy coś tu gubi. No coś tu kurde leci. Coś tu, ale on trochę zielonkawy jest. Oczywiście te kubki czarne to jest ziemia. To nie jest to, że on tyle aż gubi. On troszeczkę tutaj widać. O, tutaj jedno ziarenko leży tu. Jakby tak przeszedł przez... Do końca by przeszedł. Do odtąd, od początku do końca pola, to by wszystko by gorzkę uzbierał. Nie wiem, czy nie jestem, czy gorzka to dużo, czy mało, nie wiem. To no jedna gorzka. Nie wiem, jak tam się, czy na rzepak to, że dużo zgubił, czy że mało, jak tam wiecie. Bardziej się interesuje, ile się sieje i takie rzeczy tam. Wiecie, o co chodzi. Możecie napisać, czy według was to gorzka to przez całe pole takie długie, jakby zgubił to dużo. Według mnie to dosyć mało, bardzo mało to według mnie. Bo wiecie, jakbyście szli całą szerokością, no nie? Nie, że w jednym po prostu ciągu, tylko całą szerokością tak chodzili i zbierali. Wtedy gorzka by może więcej było. No akurat idealnie tej troszeczkę zostanie. Już mamy prawie tonkę w zbiorniku, zobaczymy jak to będzie. Na koncie bida było 5,656. Ogólnie oczywiście po zbudowaniu, po zakupie maszyn zostało więcej, ale ja te pieniążki sobie po prostu skasowałem. Chyba dwa odcinki. Może trzy. Może ze żniw to by były trzy, jakbym wszystko chciał nagrywać, że wszystkie pola koszę na odcinku. To by były trzy, bo mamy cztery pola do koszenia. Na tym odcinku to pewnie skosimy sobie tylko jedno pole, chyba to. Albo się też pojedzie, no nie wiem, może na inne pole pojedziemy, może na 110 jeszcze pojadę.
Albo na 96, chociaż sobie zaczniemy na 96 żniwa. O kurde, ty trzeba cofnąć. Ja no nie mogę tak zostawać. Mamy 1,5 tony, widzowie. Tu by pasowało już, kurde, jakoś, żeby... Nie no, na tym odcinku na pewno to pole jest już całe położone, bez przesady. Takie malutkie pole, no to się, wiecie, ogarnie nawet na jednym odcinku, jeszcze czasu troszeczkę może zostanie. Myślę, tak wiecie, z pół godzinki odcineczek może, może trochę więcej. Bo też dawno odcinka nie mieliśmy, tydzień temu był i później by, no najpierw był miesiąc temu, później był tydzień temu i teraz będzie, może jeszcze pojutrze, albo jutro będzie odcineczek. Zobaczymy, raczej jeszcze dzisiaj pewnie coś tam się kombinuje z odcinkiem, może się coś jeszcze nagra. Mam takie coś, żeby sobie dzisiaj spadek po dziadku nagrać, coś nie wiem. Nie wiem, jak to wyjdzie. To jest po pierwsze, a po drugie... Chyba dam radę to nagrać, chociaż na razie, kurde, jeszcze nic nie wiem, czy dzisiaj będę nagrywał jeszcze w ogóle. Chcę sobie nie dać spokoju na razie z nagrywkami i ogarnąć sobie nagrywek później. Dobra, ja nie chcę, żeby tutaj na sąsiada sieczka poleciała, bo to wiecie, później się będzie dar na mnie. Ogólnie jeden jego dzioba nie ma w bizonie, dlatego że jak kiedyś kosiłem, to zgubiłem go po prostu. No co wam powiem, że zgubiłem go po prostu. Kosze i... Ej, czy tutaj wezmę na raz? Wezmę, ale później już nie wezmę na raz, także ja sobie polecę tu przy samej... No właśnie, nie wezmę nawet na raz. Także ja sobie tu pojadę przy samej miedzy. Widzicie, już nie biorę, także... To pole jest kurde dziwne, bo ta mapa jest pod kątem. Ta mapa jest bardziej pod kątem niż pod... No i wiecie, tak na skos jest bardziej niż pod kątem prostym. Lepiej by było, jakby w sumie była pod kątem prostym, bo... prostym. Lepiej by było, jakby była pod kątem prostym po prostu. Bo by było wtedy... Było prościej zrobione, bo tak to jest kurde chyba ciężej zrobić mapę, chociaż nie wiem. Nie wiem, nie robiłem nigdy mapy. Nie wiem, jak się w ogóle robi mapę, czy się pobiera jakąś podstawę gotową. Macie, chyba się ma taką płaską mapę i się jakoś teren formuje, czy jakoś mapę się pobiera taką gotową z różnymi formami terenu. Nie wiem. Ogólnie no tutaj bym nie wziął na raz, także jeszcze chyba raz musimy przyjechać. I po to muszę przyjechać, bo każdy kęs rzepaku się liczy. Zobaczcie, tu też będę zostawił. A nie, tutaj wezmę. Ty, nie wezmę. Albo? Czekaj. Nie wezmę, za dużo. Nawet się nie będę plątał, bo jeszcze z dwóch stron zostawię. No dzisiaj chyba jednak tylko to pole skosimy. Dojadę może do końca. Jednak te pół godzinki odcinku nie zrobię. Dojadę do końca, zakończę sobie odcinek widzowie dzisiaj i... Na dzisiaj mam już nagrane. O kurde, ty zapchł się? A nie, koniec, mój Jezu. Jak cię przestraszyłem. Dobra, rozkładamy sobie łę. A łę się rozkłada. No tak, do końca dojadę i poza odcinkiem sobie to już zrobię, bo... Po prostu zanim ja to zrobię, moje poletko. No tak, dwa odcinki koszenia akurat wam zrobię. Myślałem, że dojadę do końca. A tu się jednak nie dojedzie. Czyli my przegazujemy teraz ciapka. Patrzcie, to takie... Może być nieraz będzie różowy... Nieraz będzie taki, wiecie, różowy obciążnik. Oczywiście szosowe. Ile tym? Ja już się kilka razy tym ciapkiem wywaliłem, jak maszyny wszystkie sobie pozwoziłem. Już chyba ze dwa razy się przewróciłem tym ciapkiem, musiałem go później stawiać. Ogólnie nie wiem, ile z tego sezonu będzie odcinków. Też tak około 50, około 60, może nawet stówka. Z tamtego sezonu niestety wyciągłem tylko 14. Wiecie, to u mnie serie za długo nie trwają. Oczywiście... O Jezus. Już testowałem tą przyczepę na moim prywatnym serwerze, ale nie wiedziałem, że jest aż tak tragiczna. Halo, tylko że wiecie, ja miałem z inną pojemnością, może to zależy od tych pojemności całych. Dobra, nawet już teraz sobie zakończymy odcinek.
Także widzowie, tym pięknym akcentem bizonika kończymy ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Zostawcie suba, łapkę w górę. Cześć!